Dzień dobry moi drodzy. Witajcie na kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem będzie to seria z gry Apocalypsis Harry at the End of the World. Polska produkcja. Jest to staroszkolny, klasyczny point and click niesamowitej oprawie audiowizualnej. Jezu, jaka ta muzyka jest piękna. Słyszycie to? W niesamowitej oprawie audiowizualnej. Żywcem wyjętej z takiej właśnie scenery średniowiecznej, jak żywcem wyjęte ze średniowiecznych rycin, pełna wierzeń, wszelkiego czarostwa, mrocznych rytuałów, czyli wszystkiego, czym żyła ówczesna Europa, bo wydaje mi się, że będzie to stylizowane na średniowieczną Europę, z tego co już tam zdążyłem zobaczyć. Gra jest niezwykle pięknie wydana, pięknie narysowana i wydaje mi się, że to piękno, ten artyzm no, wycieka tutaj z tym deszczem, który teraz widzimy, który teraz słyszymy. Więc no cóż, czego możecie się spodziewać? Myślę, że na pewno przepięknie opowiedzianej historii. Nie wiem jak fabularnie, ale na pewno graficznie. To na pewno udźwiękowienie z tego, co już słyszycie, jest świetne. Warto wspomnieć, że lektorem w tej produkcji jest Adam Darski, czyli Nergal, którego możecie kojarzyć z zespołu Behemoth oraz projektu, który ma teraz miał niedawno z Johnem Porterem, Me and That Man. Można było usłyszeć Adama w takiej bardziej bluesowej wersji, nie tylko death metalowej. No ale dobrze, to co jeszcze chciałbym powiedzieć, to właśnie to co robię teraz, że możecie się spodziewać więcej moich wstawek. Jest to mój konik, prawda? Część z was już pewnie wie, czy to po serii z Drakuli, czy jeszcze wcześniejszych, z racji mojego wykształcenia i zawodu, no znam się troszeczkę na tym, siedzę w tych wszystkich rycinach, symbolice całej i staram się zawsze pokazać to wam w let's playach, żeby to było jak najwierniejsze, jak najbardziej moje, więc na pewno spodziewajcie się wielu komentarzy, ciekawostek, wstawek. Mam nadzieję, że gra na to pozwoli, że jednak nie jest to tylko czysta stylistyka, ale jednak też będą się wzorować na tych wierzeniach, na tym czarostwie i tym wszystkim, czym żyło średniowiece. No mam nadzieję, że tak będzie. Dobrze, myślę, że wystartujemy grę i zachęcam was też do dyskusji w komentarzach, tak jak to było w momencie Drakuli, kiedy przytaczaliście mi pewne rzeczy, które przeoczyłem, jako właśnie ukrytą symbolikę, coś co wy zauważyliście, a ja niekoniecznie, więc dobra, kończymy i po prostu zaczynamy nową grę, także mam nadzieję, że będzie się podobało. Zaczynamy. Kiedy stracisz na zawsze kogoś, kogo kochasz, jest to koniec twojego świata. A kiedy jesteś kimś takim jak Harry, chłopcem, który pokochał pierwszy raz w życiu, zrobisz wszystko, by odzyskać swoją miłość. Okej, okay, dobrze, czyli intro zbyt dużo nam nie powiedziało, czyli pewnie historia będzie się rozwijać. Co my tutaj mamy? Mamy kota, jakąś maszynę, dźwignię, szczura. Okej, okay, czyli jest to point and click, w którym się poruszamy w ten sposób, czyli lewy przycisk myszy, jakiś quest lock albo ekwipunek pewnie, Ankh, symbol życia. Okej, okay, czyli no właśnie, postać też tak mi wygląda. No nie wiem, zobaczymy, czy to będzie jakieś nawiązanie inne. Coś my tutaj mamy. Tutaj coś jest. Podnieśmy to. Jeszcze na początku chciałbym się jeszcze odnieść do tytułu Apocalypsis, czyli mam nadzieję, że będzie jakieś może nawiązania do uniesienia zasłony, do księgi święt Apokalipsy Jana. Możliwe. Apocalypsis, czyli z greckiego Apokalipsa, czyli apokalipsy z greckiego uniesienie zasłony, czyli nasza apokalipsa. Co my tu mamy? Okej, okay, ja już chyba wiem o co chodzi. Dobra, podnieśmy to. Cóż to jest? Jakiś biskup? Nie, to jest miotła, czyli inkwizycja już sobie poradziła z czarownicą. O, szczurek się zainteresował. Dobrze, możemy ją uwolnić. A nie, mogę zabrać miotłę. Tak? No i dobra. Mam miotłę.
Tą babuszką już nic nie zrobię. Oj, biedna. Ciekawe, czy była czarownicą. No niby tutaj ją z miotłą przedstawili. Czekajcie. Szczura weźmiemy na tą miotłę, tak? O kurcze. Brutalnie nabiłem tutaj. Okej, mam kota teraz. Tak, teraz kot sobie zje szczurzą głowę, ale nabił mocno. Dobra, chodźmy dalej. Masz szczurze? A czy masz kocie szczura? A nie, zaczarował go, tak? Młody Harry. No dobrze. Podróżujemy z kotem w takim razie, będziemy mieć towarzysza i wnioskuję z intra, że musimy odnaleźć swoją ukochaną. O cóż to mamy? Pięcioramienna gwiazda, to już widać. Okej. Okay. Pięcioramienna gwiazda, znana również jako pentagram, według niektórych, ciekawostkę może dla was. To jest gwiazda betlejemska. Nie wiem, czy wiecie, ale i tutaj mówię całkowicie serio. Symbol trzech króli, pięcioramienna gwiazda, a to była właśnie gwiazda betlejemska. Na początku miała dobre znaczenie. W wielu aspektach chrześcijaństwa się odnosiła, ponieważ symbolizowała rany Chrystusa. Ale ogólnie w świecie przyjęło się, że pięcioramienna gwiazda to właśnie symbol takiego czarostwa, magii głównie ochronnej. Ja chyba już tutaj wiem, co musimy zrobić. Nie? A nie, tak, dobrze, tylko z klikaniem jest problem. Czyli symbol magii ochronnej. W wielu wierzeniach na całym świecie podobnie. Również, tak jak wspomniałem, w chrześcijaństwie odganiała złe duchy. Niestety złe. Kościół sam sobie przypisał to złe znaczenie gwiazdy pięcioramiennej, ponieważ stwierdził, jakiś biskup, nie pamiętam, francuski, jeśli dobrze pamiętam, stwierdził, że pentagram symbolizuje głowę Bafometa, diabła, szatana, także i z tego, co pamiętam, skazał templariuszy. Sorry, że za te zawiechy, ale sprawdzam się, co ja tutaj mogę zrobić. I nie wiem. Dobra, w ogóle co my tutaj mamy? Ale może dokończę historię. Właśnie podobna głowa Bafometa, powiedzmy, że to symbolizowało i dlatego symbol stał się jakby zakazany. Dopiero w XIX wieku pewien zakonnik dał jakby dwa znaczenia pentagramom. Pentagram z wierzchołkiem u góry, tak jak mamy w tym przypadku, to był pentagram dobry. Gdyby pentagram był odwrócony, z wierzchołkiem u dołu, to byłby ten pentagram zły. I nie do końca, i znaczy, to nie było tylko w chrześcijaństwie, ponieważ co jest najważniejsze w pentagramie, to jest pięć symboli. Liczba pięć towarzyszy pentagramowi, czyli jak sama nazwa wskazuje, pentagram to jest właśnie pięć ramion. Czyli symbolizuje to pięć ramion, pięć kończyn, pięć żywiołów, albo cztery żywioły i duch nad nimi. W przypadku duch, który kontroluje żywioły, w przypadku właśnie pozytywnej tej gwiazdy, powiedzmy pozytywnego symbolu pentagramu. Jeżeli jest on odwrócony, są to cztery żywioły i duch, który nie ma kontroli nad nimi. No i wtedy już jest nieciekawie, zarówno jeśli chodzi o religię, plus też o wszelkiego rodzaju czarostwo. A do samej symboliki warto powiedzieć, że jest to pięcioramienna gwiazda opisana w kole. Czyli pięcioramienna gwiazda, sama symbol człowieka, pięciu kończyn, noga, ręka, głowa, a symbol koła oznaczał ochronę. Jeżeli pentagram był bez tego koła, nie był opisany w kole, wtedy już było to narażenie, no wtedy nie było już tej ochrony, odgamy ten czynnik ochronny od tego. Ale dobrze, do śpiadolenia, do tego pewnie jeszcze wrócimy. Tutaj coś mamy, co przykuło moją uwagę. Jest tutaj ręka. O, jeszcze raz. Czyli to jest schemat. Ja pewnie będę musiał tutaj... To jest ręka z krwi, czyli trzeba będzie złożyć pewnie jakąś krwawą ofiarę. A nie, jest ręka. Dobra, mamy tutaj rękę. Więc pewnie ją muszę ułożyć tutaj. No dobrze, cóż ten nasz bohater będzie robił? Okej, pewnie trzeba będzie świeczuszki zapalić jeszcze. Tutaj mamy ogień chyba. Jest pulpit.
bo kruk wrona, też niezwykle duża symbolika. W chrześcijaństwie też dwa znaczenia. Z jednej strony dobre, ponieważ kruki brały udział w wielu jakby scenach biblijnych, bez nich nie byłoby wielu scen. O, tu coś jeszcze jest. Dobra, jakaś kulka jest. No dobra, zobaczymy później, do czego nam posłuży. Jest drabina. Wróćmy do kruków. Wiele dobrych rzeczy się działo. O, nożyk możemy wziąć. Czy dobrych znaczeń, ale też później symbolizował diabła, demona. Mamy drabinę. I z drabiną już sięgnę? Jeszcze raz. Okej. Okay. Drabina już jest, sięgnę. Mamy tutaj jakąś jabłkę, ale... O, coś z nią mogę zrobić? A nie, to jest tutaj. Już mamy. Mam księgę. W takim razie księgę ustawię... Drabinę nie muszę brać. Księgę wędruję na pulpit. Okej. Okay. Czyli będę odprawiał jakiś rytuał. O, co my tutaj mamy? Tutaj miałem jakiegoś nietoperza, tak? Czyli nożykiem go trzeba będzie odciąć. No dobra. To my tu... W takim razie tego nietoperza ustawimy tutaj. Nie ustawimy go tutaj, a tą kulkę całą? Tą kulkę już ustawiliśmy, w porządku. No dobra, co ja tutaj mam? Oho, tutaj coś jest. Tylko co to jest? Nie mam tego tutaj. To jest maszynka do mięsa, czyli zmielimy nietoperza, tak? Okej. Okay. I tak w ten sposób będę miał krew do rytuału. Myślałem, że będę musiał użyć swojej i ten nóż mi się przyda, ale ten nóż mi zniknął po odcięciu nietoperza i dlatego się zdziwiłem. Myślałem, że nóż mi się przyda do użycia swojej krwi do rytuału. O! No dobra. A, i jest i pulpit. No to podejdźmy w takim razie. Dobra. Nie wiem, co się wydarzyło, ale mam nadzieję, że to się niedługo wyjaśni. Ale pięknie to wygląda, naprawdę. Trzeba przyznać. Gra jest narysowana przepięknie. I co jest najlepsze w takich grach? Gry ręcznie rysowane nigdy się nie zestarzają. Tu nie ma efektów. Harry zamknął oczy. Wspomnienia wróciły jak żywe. Tego wieczoru Harry i Zula siedzieli na wzgórzu, kiedy na nieboskłonie pojawiła się gwiazda ciągnąca za sobą świetlistą smugę. Zahipnotyzowana widokiem Zula postanowiła ruszyć za świetlistym punktem. Harry poszedł za nią. Zula zatrzymała go, mówiąc, że według starych podań to dziewczyna, która znajdzie miejsce upadku gwiazdy, może liczyć na wieczną miłość. To prawda, były takie wierzenia. Wierzono też kiedyś, że w różnych wierzeniach. Słowianie wierzyli, że gdy spadały gwiazdy, jakaś dusza odchodzi ze świata, ktoś umarł. I to jest dość popularny motyw w różnych. Indianie miewali podobnie, Słowianie, różne ludy. Więc dobrze, co my tutaj mamy? Jakiś gościu nieszczęsnik. No chyba nie miał szczęścia. Przykuty i wystawiony na pokaz. Ale tutaj też. Czyli jest jakiś konflikt. Oj, chory nasz główny bohater jest. Dobrze, co my tutaj mamy? Nie zejdę. Aha, no dobra, już wiem, co my tutaj mamy. Muszę dać drabinę tutaj. I schodzę na dół. I teraz ją wezmę tu. I nie, no mógłbym normalnie przejść, więc... Aha, tu jest jakieś przejście. Dobra. Jest jakaś łamigłówka. Aha, jeszcze wrócę się. To jest łamigłówka po to, żeby pozbyć się tej wody, żeby mógł później normalnie przejść. Tak to wygląda, więc dobra. W takim razie...
co ja muszę tutaj zrobić? Doprowadzić te rury, żeby ta woda wypłynęła tutaj. No dobra, brzmi logicznie. Okej? Aha, to już się ciągle robi to samo. A, tutaj są jeszcze kołowrotki, muszę je dopasować w takim razie. Do tych punktów tutaj, tak, tak. To jeden kołowrotek tutaj. I drugi kołowrotek tutaj. No, ciekawe jak będzie poziom. No to jest na razie taka łamigłówka, wydaje się prosta. Okej. Teraz tutaj. Jeszcze raz. W ten sposób. Teraz tutaj. Jeszcze raz. No i jest. A, woda już płynie. W porządku. Woda ucieka. Okej, w tym miejscu została zgodnie z zasad. I desk. Aha, no i deskę mogę wziąć, czyli deska mi się teraz przyda. W porządku. Deska mi się teraz przyda do... Aha. Robinę z tej strony. A po desce przejdę w tym miejscu. Nie. Nie to miałem zrobić. Aha, dobra, czyli drabina, nie ustawię jej tutaj, tylko ustawię ją tu. Wejdę i ustawię ją w tym miejscu, dobra. Logika point and clicków, tak. Okej, teraz ją ustaw tutaj. Wejdźmy. Czy jego możemy ściągnąć? Nie, jego nie. Tutaj już wszystko, nic nie przeoczone, nic nie przeoczone. Dlaczego tutaj jest Ankh w lewym górnym rogu? Może się dowiemy, może to jakoś fabularnie będzie bardziej... Symbol życia, tak w ogóle. Co jest? Aha, drabinę. Dobra, drabinę, żeby wejść na górę. W porządku. Swoją drogą, w ostatnim odcinku z Drakuli też tak łaziłem z deskami ciągle. Kto nie widział, zachęcam. Bo seria wydaje mi się dość ciekawa. Co my tutaj mamy? Jakaś sala tortur. Jest jakiś pies. Dziwny ten pies. Mamy strażnika. No i biedaczek. Żelazna dziewica. O, to była ciekawa maszyna. Polegała na tym, jak widzicie, są tutaj te kolce. One są jakieś duże. Żelazna dziewica, bo umieszczano tutaj nieszczęśnika. I w chwili zamykania tych drzwiczek, te kolce raniły. Raniły tą osobę. Wbijały się w ciało, ale tak, żeby nie zabić, tak, żeby ominąć ważne organy. Więc no tutaj widzę, że to jest tak, no, dość duże, żeby tam biedaczek przeżył. No, chodziło o to, żeby go ranić ciągle, ale żeby on sobie tam siedział zamknięty, to go kuło, rany się jątrzyły. Umierali w męczarniach, ale tak zamykano, powiedzmy, heretyków, czarownice, czarowników przed spaleniem na stosie, żeby wyjawili prawdę, przyznali się do czarostwa i... Okej, tutaj mamy jakiś hak, na którym trzeba będzie coś powiesić, żeby wziąć pewnie jedzonko i żebym mógł tego psa... Aha, mogę tutaj wejść, żeby tego psa jakoś uspokoić i przejść obok niego pewnie. No dobrze, standardowa procedura. O kurczę, tutaj więcej biedaczków z tego co widzę. No to jest tutaj powietrza bardzo mało. I też umierali w takich... O jejku. O, tutaj kobieta rozciągnięta. No dobra, coś my tutaj mamy. Jest jakaś kłódka. Aha. Kłódka, żeby wziąć kulę, kulę powieszę na haku. No w porządku. W porządku, tutaj coś mogę zrobić. Tutaj coś mogę zrobić. Jakaś zagadka jest. Tylko nic nie mogę zrobić, tak? Jeszcze raz. Tak, coś tu muszę mieć. No dobra. Więc zobaczmy. Wróćmy się do poprzedniej lokacji, bo pewnie coś pominąłem. Dobra. Jak wejść w ogóle do niego? Czy da się wejść na górę? Tędy, tak? Żeby on mnie nie zobaczył. Dobra, jestem na górze. Pies na mnie szczekał. Ktoś tutaj... O, ty masz klucze. Czy jestem w stanie ci je zakosić? Nie jestem w stanie ci kluczy zakosić. No okej.
Jest kolec. Jeden z żelaznej dziewicy, to weźmy go. Mam kolec i co mi to daje? Czy mogę to otworzyć? O kurcze. O, czemu on to ma w buzi? Czekajcie. No jeszcze raz. Aha. No tutaj jeszcze. On w ogóle w głowę ma to wbite. No nie, no to tak chyba nie było. Może jakieś hardkorowe żelazne dziewice, ale to chodziło o to, żeby właśnie nieszczęśników nie zabić tak szybko. A tutaj też masz coś w buzi. No dobra. Też chyba się nie poszczęściło. Nic tutaj nie zrobię, tak? Czy to były ich języki? To co ja teraz zebrałem? Aha, czekaj, już wiem. Czy to nie by miało związku z tą zagadką, która była tutaj? Jest na mnie, czeka, mam nadzieję, że on nie usłyszy, chociaż on wydaje się być rozbawiony tym, co robi. To było z tą zagadką tu. Aha, dobra, i tu jest trucizna. Wezmę truciznę, podmienię mu na tą butelkę i wtedy wezmę klucze do tego. Tak, to są te języki ich. Mamy zagadkę. Mogę zmienić jakieś symbole, tak? Ten symbol jest. Ten symbol jest. Ten symbol jest. Ten symbol jest, więc tego nie ma. Zobaczmy. Takie coś mi się wydaje. Ten jest. Ten jest. Ten jest. Nie, tego nie ma. Tak? Bo ten jest. Ten też jest, tak. Tego nie ma. Tutaj. Ten jest. Aha. Okej. Okay. No dobra, nie było ciężkie. Jak na razie te łamigłówki, powiedzmy. No dobra, jestem w stanie to uznać, że tak może być. Mam nadzieję, że z czasem będą trudniejsze. Ale to też jest raczej gra z takich rodzajów przyjemnych point and clicków, bardziej nastawiona na ten klimacik. No i co, damy mu truciznę. Och, piesełek szczeka. Proszę bardzo, to dla ciebie. Na zdrowie. Miało, dziabnij sobie. O. Dlaczego on zasnął? On powinien... Że to trucizna była. No dobra. Tutaj teraz, po tą kulę. Żeby wziąć jedzenie, które damy pewnie psu. No spoko. Tak jak przedtem... A właśnie, gdzie jest kot? Przecież ja miałem kot. Po co ja z tym kotem szedłem? Nie rozumiem symboliki tego kota na początku. To miał być samouczek? Nie, no czemu? Od razu gra nas rzuciła na głęboką wodę, chociaż ta głęboka woda była dość płytka, bo no nie ma tu nic skomplikowanego. Dobrze, więc powieśmy to na haku. Weźmy jedzonko. To, tak. Okej. Okay. I smacznego psiaku. Masz. No, jak macha ogonem, cieszy się. Ja mogę sobie przejść dalej. Wspaniale. No dobra. Muzyka. Coś się dzieje, jakaś akcja. Co my tutaj mamy? Okej, okay, czyli trwają jakieś walki chyba. Tu coś jest. Zobaczmy. Strzelać tym mogę, no dobra. A tutaj co jest? Aha, już widzę. Weźmy to. Tutaj. Jeszcze czegoś tu nie ma. Okej, tu coś jeszcze jest. Kość mi wbite w ogóle. No dobra. Aha. Okej. Czyli ja będę musiał strzelać jeszcze raz. Coś, tak? Ja w tym mam... O, właśnie w ten sposób chciałem. Czyli tak.
Tutaj zmieniam ustawienie w co, a tutaj zmieniam kąt. Dobra, 60 stopni to jeżeli chciałbym walnąć w to. I w to. To strzelmy. Nie trafiłem. W to, to jest u góry i żeby strzelić... Aha, kółeczko, nie 60 stopni, inaczej. Kółeczko to jest 15 stopni, czyli ja muszę tutaj ustawić 15 stopni. Strzelmy. Trafione. Okej. Okay. Dobra. Zmieńmy. Teraz mamy... O, to jest 75 stopni. Nie mogę nawet mieć 75 stopni. Dobra. To, czyli 60 stopni. Strzelmy. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Dobra. Ta wieża jeszcze, właśnie. Ta wieża to jest coś takiego, to jest 35 stopni. No to ustawmy 30. O, było. Jeszcze raz. Jest 35 stopni, strzelmy. Trafione. Ok. Czyli mam tylko... Czyli to już jest... Pozbyłem się tego. Tego się nie pozbyłem. Te witełki to jest 55 stopni. Teraz strzelmy. Ok. Pozbyłem się... To były budynki, które strzelały, tak? Nie wiem, co ja zrobiłem. Okej, na pewno coś rozwaliłem. Aha. Dobra. Raz, dwa. Teraz. Raz, dwa. Okej. Zdążyłem. Wow. Okej. Na górę idę, ale tutaj widzę jakieś oblężenie jest, tylko tutaj nikogo nie ma, więc do kogo oni strzelają, to nie rozumiem. Okej. No nie było to skomplikowane. Na dół teraz, tak? Teraz to w lewo. Tak, coś tu jest. Dobra. To znowu, właśnie, zbieram jakieś kwiaty, których nie ma w ekwipunku. Ja nie wiem, o co chodzi, bo już przedtem też zebrałem. W sensie w tym domu, jak robiłem ten rytuał. Więc zobaczymy. Teraz tu czy górą? Chyba dołem. Już szczeliną. Dobra.